Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Czy uda im się pokonać rywala? Relacja na żywo wkrótce. Witamy Państwa wieczorową porą z madryckiego Estadio Santiago Bernabeu. Czas najwyższy zapinać pasy i szykować się na jazdę bez trzymanki. Oby szybką, oby z dużą liczbą bramek i świetnych zagrań. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Startuje najlepsza liga świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Real Madrid zmierzy się z RB Lipsk. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Xavi Simons. Uwaga, nie może dopuścić do straty. Dara. No i Xavi Simons. Czujne teraz sędziowanie, no i bardzo dobrze. Przerwana gra, bo są jakieś kłopoty ze zdrowiem. Rzut sędziowski. W ten sposób wrócimy do gry. Dani Carvajal. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Nie ma gwizdka, sędzia stosuje korzyść. Olmo. Real może ruszyć z akcją. Rodrigo. Do Viniciusa. Może teraz się uda. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Kros dogrywa z rzutu rożnego. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. Oj, podłują w takim ważnym momencie. Trener jest wyraźnie sfrustrowany. I Vinicius. Znowu przy piłce cross. Nie daje się teraz zatrzymać. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na out. Tchouameni. Cross. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, nie trybuny. Trzeba grać dalej. Ośrodkowanie spokojnie wyłapuje teraz bramkarz.
Carvajal. Valverde. Vinicius gotów do odbioru. Strzał! Słupek! Piłka w grze! Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie westchnąć i mieć nadzieję na więcej szczęścia przy kolejnych próbach. Może mówić o pechu. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Co jak co, ale ostatni kwadrans należał do Realu. Mocno przycisnęli, zagrażają bramce przeciwników, ale nadal nie udało im się zadać decydującego ciosu. Są jednak zdecydowanie bliżej prowadzenia. Raum. Saverschlager ma piłkę. Olmo. I piłka odbita na aut. Raum. Klostermann. Przyjmuje Poulsen. No i po ataku, dobra interwencja. A kontuzja wygląda na poważniejszą. Sędzia przerywa więc akcję, by na boisko mógł wejść lekarz. I będziemy mieli rzut sędziowski. Poda piłkę do jednego z kolegów. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Nie daje się przesunąć. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Saverschlager. Podanie do Poulsena. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Jude Bellingham. Sesko. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Tchouaméni. Toni Kroos. Teraz okazja przed nim. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Nie daje sobie odebrać piłki. Hajdara. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Uwaga, Rodrigo. Teraz Mendy. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Przy piłce teraz Toni Kroos. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Yeah.
Rozpoczyna się druga połowa spotkania, a my zadajemy sobie pytanie, czy piłkarze z Lipska od razu rzucą się do odrabiania jednobramkowej straty? Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Dani Olmo, Jusuf Poulsen odebrał podanie. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Valverde. I piłka do Bellingama. I teraz strata Realu. Haidara. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać, krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Rodrigo. Piłka wraca do Carvajala i do Viniciusa. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Teraz Valverde. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Wybija bramkarz. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Tu mogło być po meczu, ale ta parada wprost nie bywała, co oznacza, że nadal potrzebują tylko jednego gola, żeby wyrównać. Pewnie trzeba będzie znów. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Pole karne, głęboko teraz. Że też to teraz nie wylądowało w siatce. Mielibyśmy chyba bramkę sezonu. No naprawdę szkoda, bo gole z przewrotki to najlepsze, co jest w futbolu. Tak niewiele zabrakło. Dani Olmo. Elmas. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Kroos. Jude Bellingham. Fede Valverde przy piłce. Rodrigo. Teraz Vinicius. I spokojnie broni to bramkarz. Pewnie to teraz broni. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Olmo. Kevin Campbell. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jude Bellingham. Vinicius. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Sesko.
Kevin Campu. Campu prowadzi piłkę. No i po ataku, dobra interwencja. Podanie znalazło Kampla. Skutecznie osłania piłkę przed rywalem. Cierpliwie czeka na resztę drużyny. Proszę bardzo, słupek. Gdyby nie bramkarz, piłka wylądowałaby w siatce. Nie ma gola. Świetna interwencja. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Będzie remis. RB Leeds spróbuje wyrównać po tym rocznym. Daleko dogrywa w pole karne. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr i nici z kornera, wybija piłkę. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ niewiele zabrakło, by ten atak zakończył się powodzeniem. Ładnie wyprowadzona, szybka akcja. Zabrakło trochę precyzji albo szczęścia. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Valverde. Carvajal. Ponowne odegranie do Carvajala. Fantastycznie to zastopował. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Do końca meczu pozostało tylko 5 minut, ale trzeba dowieść to jedno bramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Całe Estadio Santiago Bernabeu zachęca teraz królewskich do walki do ostatnich minut i utrzymania tego prowadzenia. Ależ teraz dobre podanie. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Tak, tak jest! Bramka! Drużyna przeciwna musi teraz obrobić strawę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. No to mamy 2-0. Dobre podanie, będzie ciekawie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Słupek, co się dzieje, kto ma piłkę? Podanie nie trafia celu.
Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo 3 punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu. Po dzisiejszym meczu warto byłoby chyba pochwalić Rodrigo. Wywiązywał się więcej niż solidnie ze swoich obowiązków. Był aktywny i na pewno nie zawiódł swojej drużyny. A oto dzisiejsza gwiazda. Znakomita postawa w tym spotkaniu. Zdobyta bramka, ale też tamta sytuacja, w której do bramki zabrakło tak niewiele. Występ na pewno godny pochwały, tym bardziej, że...